Nie byłem nigdy na stacji, ale przez 6 tygodni mieszkałem w ramach wstępnego treningu w jej dokładnej kopii, znajdującej się w Instytucie na Ziemi. Wiedziałem, dokąd prowadzą schodki po aluminiowych stopniach. Biblioteka była nieoświetlona. Po omacku odnalazłem kąt. Kiedy wyszukałem w kartotece pierwszy tom solaryjskiego rocznika wraz z aneksem, po naciśnięciu klawisza zapaliło się czerwone światełko. Sprawdziłem w rejestratorze. Książka znajdowała się u Gibariana, podobnie jak druga, ów mały apokryf. Zgasiłem światło i wróciłem na dół. Bałem się wejść do jego kabiny, mimo zasłyszanych przedtem kroków. Marzyłam, żeby gdy dorosnę, pracować na takiej barce, a najlepiej stać się samą barką. Nie była to wielka rzeka, to zaledwie Odra, ale ja wtedy byłam mała. Posiadała swoje miejsce w hierarchii rzek, co sprawdziłam potem na mapach, dość drugorzędne, ale zauważalne. Wicehrabina z prowincji na dworze królowej Amazonki. Mnie jednak zupełnie wystarczała, wydawała się ogromna. Płynęła jak chciała, od dawna nieregulowana, skłonna do wylewów, nieobliczalna.